No, cześć! W dzisiejszej pogadance zechciałbym poruszyć nieco szerzej temat związany z posiadaniem idolów. Zanim przejdziemy do dzisiejszego odcineczka, to króciutkie info. W tle postanowiłem, że była rozgrywka z innej gierki, ponieważ chciałem, żeby też coś innego mogło wypełnić tło. Także fajnie będzie, jak dać znać, czy jest to jak najbardziej spoko, czy może lepiej, abym w tle dawał stricte rzeczy związane z Minecraftem. W kolejnej pogadance będę chciał poruszyć temat związany z trailer, Straw Stryl... zwiastunem GTA6, jak i samą grą, ale do tego potrzebują jeszcze odrobiny czasu. Mówię to dlatego, ponieważ obiecałem, że ta pogadanka się pojawi i tak dalej też podtrzymuję. Dobrze, wracając już do dzisiejszej pogadanki. Biorę ten temat pod lupę, ponieważ ostatnimi czasy napotyka na wszelkiego rodzaju materiały o tym, jak to internetowi celebryci są idolami najmłodszych osób i jakie niesie to ze sobą zagrożenia. Według mnie nic złego nie jest w tym, że na danym etapie życia, czy to jak jesteśmy, dziećmi, nastolatkami, czy też dorosłymi ludźmi, mamy osoby, które wydają nam się na swój sposób wspaniali. I tutaj podkreślę słowo wspaniali, ponieważ człowiek z natury ma w sobie skłonność do niekiedy przekolorowania tego, co widzi. Na miano idola trzeba najzwyczajniej sobie zasłużyć. W końcu ktoś nie zostaje od tak dla kogoś idolem bez powodu. Można śmiało rozpatrywać różne warianty, czy idolem jest dla ciebie ktoś, kto pięknie gra na pianinie i występuje w prestiżowych konkursach, czy może człowiek wykazujący ogrom Odwagę, by kogoś uratować, na przykład z pożaru, tutaj śmiało można znaleźć sporo takich przykładów. Mimo, że podałem tylko dwa, to chciałem objaśnić, jak to wygląda, jeżeli spojrzymy czysto ogólnikowo, a najlepiej jest bazować na czymś, co jest nam najbliższe. Jako, że nie tak dawno nagrałem odcinek o swoim Minecraftowym idolu, to pozwolę tutaj przytoczyć przykład Verteza. Przyznaję, bardzo lubiłem za czasów dzieciństwa oglądać niemalże wszystkie materiały poświęcone grze Minecraft u Verteza. Z niecierpliwością wyczekiwałem na kolejne produkcje. Byłem zafascynowany, jak mojemu youtuberowi uda się przejść minigierki na serwerze premium, gdzie żeby mieć możliwość grania należało i należy do tej pory zakupić grę z oficjalnej strony minecrafta. I gdy tak o tym sobie rozmyślam to w głowie nachodzi mnie taka jedna myśl, która zarazem pięknie łączy się z dzisiejszym tematem. Jeżeli założymy daną osobę za naszego idola, to jednocześnie nadajemy sami sobie wzór, że chcemy być tak jak on czy ona. Problem pojawia się wtedy jak człowiek u którego widzimy wzór do naśladowania okazuje się być na przykład przestępcą, wykorzystuje swoją rozpoznawalność do reklamowania produktów bardzo wątpliwej jakości. Sprawia cierpienie u drugiego człowieka. Nie potrafi przyznać się do popełnionego przewinienia. Z pełną świadomością okłamuje i przedstawia to jako nic złego. I żeby to co teraz powiem wybrzmiało. Osoba znana szerszej publiczności jako Vertest jest powiązana z nie tak dawną aferą Pandora Gate. Natomiast jeszcze nic nie zostało potwierdzone. To co wymieniłem wcześniej dotyczy tego jak niekiedy internetowi celebryci lub osoby, które uważamy za poznawalne w przestrzeni internetowej potrafią pięknie zobrazować to, jak my będziemy ich odbierać. Do tej pory, jak pomyślę sobie, że wertes w ogóle jest z tym powiązany, to nie potrafię tego sobie wytłumaczyć. Jest to bardzo ważne, żeby mieć tego świadomość, jak nadawany obraz przez twórcę może oddziaływać na odbiorcę. Zdaję też sobie z tego sprawę, iż będąc bardzo młodym chłopakiem czy dziewczyną, naprawdę niekiedy trudno jest, czy ktoś, w kogo upatruje się idola, aby na pewno na te miano zasługuje. Będąc z wami szczery, to chciałbym opowiedzieć jaka sytuacja skłoniła mnie do tego, aby ten temat poruszyć. Moje pierwsze transmisje z Minecrafta sięgają może już sześć, czy 7 lat. Natomiast kiedy wprowadziłem regularne streamki, to cofniemy się jakieś niecałe 2-3 lata wstecz. To właśnie wtedy zdobywałem swoich pierwszych widzów, przeskakując kontentu ciekawostkowego na serię Minecraftową ku przygodzie w pokonaniu Smoka Endu. Tutaj nie podam konkretnego streama ani osoby, która mi to powiedziała, ale to nie zmienia w tej historii zbyt wiele. Przez kogoś zostałem określony mianem idola. Wtedy bardzo miło się mi zrobiło, ale zarazem poczułem swego rodzaju odpowiedzialność. Personalnie uważam to słowo za. Ogromne wyróżnienie i też mam wrażenie, że trzeba dawać odpowiednie argumenty, które mogą kogoś utwierdzić, że tak, masz rację. Ten ktoś jest kimś, kto może w Twoich oczach zasługiwać na miano idola. Mam nadzieję, że w miarę dobrze to wytłumaczyłem. Ja jako kapse 16 wiem, że w świecie internetowym jestem odbierany w większej mierze jako gość sympatyczny, miły, wrażliwy. W życiu prywatnym to też się pokrywa, ale jest pewien problem, bo mało wiarygodnie to brzmi, jeśli mówię to ja. No bo każdy przecież może o sobie prawić miłe rzeczy. Dlaczego o tym mówię, wolałbym, aby szczególnie na osoby w internecie patrzeć przede wszystkim jako na ludzi dający fajny content. W końcu to, że kogoś oglądasz mniej lub bardziej regularnie, zależy od tego, jak Ci się to podoba. A twórcom zależy na uwadze widza. Jedni wykazują się być, jedni. <laughs> Kurde, nie mogę, jedni wykazują się być stonowani, nie wchodząc w żadne przepychanki o jak największą atencję. Z kolei drudzy zrobił wszystko, albo niemalże wszystko, żeby Ciebie odbiorco zainteresować. I faktycznie, jeżeli przyjmie się. Że ktoś w sposób nieudolny próbuje swoich sił zaistnienia w sieci, to ciężko jest tutaj opowiedzieć się za jakąś szkodliwością, jeżeli nie krzywdzi drugiego człowieka a po prostu robi z siebie samego pajaca. Jasne, ja może i mam na karku przeszło 21 lat i wiadome dla mnie jest, że zupełnie inaczej patrzę na to co mnie otacza teraz, aniżeli te 5 czy 10 lat temu. Wiem też, że swoimi materiałami trafią głównie do najmłodszej publiki. Dlatego chciałbym powiedzieć, że to co widzimy w internecie warto brać przymrużeniem oka. Traktować jako pewien program mający na celu Ciebie zaciekawić. Byś został jak najdłużej i poświęcił jak najwięcej swojego czasu. Nikt nie będzie się przejmować i jeśli tobie coś nie wyjdzie, albo że będziesz chciał próbować odzorować zachowania godne potępienia, bo tak ten youtuber zrobił i jemu nic nie dzieje. Jeżeli ktoś ciągle stąpa po cienkim lodzie, to kiedyś prędzej czy później ten metaforyczny lód pęknie i nie będzie tak zwanego Ctrl Z, i też nikt czasu nie cofnie. Myślę, że to, co chciałem zawrzeć w dzisiejszym materiale pogadankowym, się udało opowiedzieć. Koniecznie dajcie znać o swoich odczuciach i przemyśleniach w sekcji komentarzy. Ja się z Wami żegnam i do usłyszenia. No cześć!